Witam Was na kanale Moda Eko Kreatywna ponownie i zapraszam dzisiaj na haul lumpeksowy z wyprzedaży. Oczywiście będzie mierzymy, ale słuchajcie, wpadłam teraz na nowy pomysł i nie pokazuję wszystkiego w haulu, pokazuję rzeczy, które jestem w stanie zmierzyć, mniej więcej, powiedzmy, prócz butów. Druga część zakupów będzie już bezpośrednio z live'ów w sklepie. Takie rzeczy, które ewidentnie nie są na mnie dobre, będę Wam pokazywać szczegółowo właśnie już na miejscu w sklepiku, będziemy pokazywać. Także przechodzimy już i się bardzo cieszę, bo mam mnóstwo perełek, jedwab, supermarki, nowe buty i w ogóle wow! Jak zwykle jestem zachwycona, bo ja się tak ekscytuję tymi ciuchami. Jeżeli też tak macie i lubicie zakupy w second handach, rzeczy vintage, lubicie być stylowe, stylowi i po prostu zachwyca Was moda i piękne rzeczy, to zasubskrybujcie kanał i polubcie koniecznie filmik. Będę bardzo wdzięczna za pomoc w rozszerzaniu zasięgów. Jak widzicie, mam tutaj moją scrunchie. Szczerze mówiąc, to zapomniałam sobie jej zdjąć po prostu, ale przy okazji wyszła taka mikrobransoletka. Moi drodzy, przechodzimy do rzeczy. Ta-da! No i teraz ta wyprzedaż. Byłam w Dobczycach i byłam w Gdowie, w odwrotnej kolejności, co prawda. Kupiłam bardzo, bardzo dużo rzeczy, dlatego też nie mogę Wam wszystkiego pokazać, bo już czeka kolejny haul z nowego towaru, ale naprawdę jest ich mnóstwo, więc będę tak dość szybko pokazywać. Tak pokrótce Wam opowiem, pokażę Wam jakieś stylówki. Lecimy. Słuchajcie, pierwsze to, co mam na sobie tradycyjnie, jest to sukienka marki Od Moli. Wiecie, że ja kocham tą markę, mam taką sukienkę jedwabną od Moli, taką trochę w kolorze śliwki. Ta też ma taki coś ze śliwki, ale jest przepiękna. Hafty ma i w ogóle jest jak nówka, jest bawełny. Pokażę się Wam. Jest ona minimalnie w ramionach na mnie za mała. No więc powiedzmy, że jest to taki poglądowa stylowa. Bo troszkę tutaj jest przymała, to jest S-ka, ale wiecie co, taka bardziej jak ktoś ma węższe ramiona. Bo tutaj by była dobra i nawet tutaj to nawet może na M-kę. Ale ja mam dosyć takie postawne ramiona, więc nie, że za szerokie, tylko po prostu no, taką fizjologię mam. W każdym razie przepiękna sukieneczka z bawełny, naprawdę jest przeurocza w ogóle, jak wszystkie ciuchy od Moli. O, pokażę Wam tutaj tą naszywkę od Moli, właściwie haft. No po prostu jest przeurocza. Ja uwielbiam tego typu sukienki, one są takie, wprawiają mnie w dobry humor, w jakiś taki nastrój dzieciństwa, nie wiem, może jestem dziecinna po prostu, no ale cóż, nikt nie jest doskonały, moi drodzy. Każdy ma jakieś swojego świra. Dobra, idziemy dalej. Pokażę Wam od razu buty, bo pasują mi kolorystycznie. Słuchajcie, przepiękne buty Vagabond, czyli w ogóle markowe. I w ogóle też są nowe, zobaczcie tutaj na podeszwie. Trochę są przybrudzone od spodu, ale o! Jest jeszcze metka, normalnie ta plastikowa, taka przyklejona. Rozmiar 41. Mają urocze motylki tutaj i w ogóle są prześliczne. Zobaczcie, jakie są piękne. Skórzane, zamszowe, takie modnym kroju baleriny do szpica. W cudownym kolorze i zobaczcie, jakie mają tutaj, o! Czyściutkie wszystko. Jest napis Vagabond. Możecie sobie sprawdzić tę markę Vagabond, to jest naprawdę fajna marka. No i mają piękną podszewkę, nie wiem czy to widać, ale mam nadzieję, że będzie trochę widać. W każdym razie naprawdę wow, cudowne te buciki są. Szkoda, że nie na mój rozmiar, bo ja, o proszę, chciałam Wam pokazać jak super to pasuje. Drugie buty były noszone, ale są naprawdę też super, są ze skóry. I są teraz z tym modnym obcasem, jeszcze właśnie z tym rozszerzającym się obcasem tutaj. Też mają naklejkę jeszcze tu plastikową, więc one dużo nie były noszone, może raz czy dwa. I zobaczcie, też są bardzo czyściutkie, bo ja wybieram tylko takie buty. Oczywiście, jak już wcześniej mówiłam, te buty też są dezynfekowane, czyszczone, więc tutaj naprawdę ja dbam o te rzeczy, które kupuję. No i przede wszystkim właśnie staram się, żeby one były w takim stanie, że praktycznie ktoś raz czy dwa je nosił. Nie kupuję jakichś starych trepów. Może się tam zdarzyć vintage buty jakieś, jeżeli są w super stanie, a już, no wiadomo, vintage to vintage jednak. No i te buciki mają piękne ozdoby i w ogóle są takie beżowe ze złotym. Takie fajne na lato by były, na wiosnę, do takich
jak ktoś lubi taki romantyczny styl bardziej i taki glamour, bo tutaj są takie, jak to Ania mówi, szekle, chyba się nauczyłam, słuchajcie. Takie szekle, te szpiczaste obcasiki, marka Carla Celia Rubio, Made in Spain jest napisane, hiszpański rozmiar 36. Bardzo urocze buciki, słuchajcie, i na pewno do wielu rzeczy będą pasować. No, a tymczasem przechodzę dalej. Lecimy z tym koksem, jak to brzydko się mówi. Pokażę Wam teraz coś dużego, patrzcie, jakie duże. Kurtka ze skóry zamszowej. Dla dowodu pokażę. To nie jest żadna sztuczna, żaden sztuczny zamsz, tylko prawdziwa skóra zamszowa. To jest kurtka XL, Real Leather. Tu zresztą jest napisane, to jest taka vintage kurtka z lat 80. i ona jest w idealnym stanie. Tutaj naprawdę ta skóra nie ma ani plam, ani niczego. Jest, no jest idealna, jest trochę przykurzona. Tutaj o, powiedzmy jest jakieś takie drobne, ale to jakby nie są żadne wady trwałe, tylko tam nie jest jeszcze przeze mnie też tak super zadbana. I w środku jest misiek, czyli jest tak jak w kożuchu. Natomiast ten misiek, wydaje mi się, że on nie jest naturalny. Pokażę się Wam, co jest nietypowe, bo to nie będzie dobrze do tej sukienki wyglądało. Ale, żebyście mieli pojęcie o kroju, to jest taka ramoneska. O! Ramoneska w fajnym stylu i na pewno to będzie na LXL, ale jak Pani jakaś lubi czerń i chcę mieć cieplusieńką kurtkę zimową w takim stylu ramoneskowym. To jest moim zdaniem super. Jestem ciekawa Waszych opinii. Wydaje mi się, że naprawdę fajna zdobycz, jak na wyprzedaż. Jeszcze to w ogóle, bo to co prawda tam, wiecie co, było mniej więcej tak minimum 5 zł, maksimum 20 coś, więc to były różne wyprzedaże, różne sklepy, ale no ta kurtka na pewno nie była za 5 zł, ale dzięki tym wyprzedażom jestem w stanie funkcjonować przy dzisiejszych cenach, czynszach i tak dalej, bo z nowego towaru, słuchajcie, to takie perełki to, no to są takie bardziej dla Was zdobycze, bo, no bo wiecie, to jeszcze nie hula ten sklep tak, żeby można było na ilości zarobić. Słuchajcie, moi drodzy, idziemy dalej. Teraz pokażę Wam sukienki, no bo oprócz tej sukienki jeszcze kupiłam dwie. I są piękne. Słuchajcie, tu jest taka sukienka bawełniana od H&M. To chyba też jest jakiś vintage. Raczej na pewno vintage H&M. W super stanie. Pokażę Wam z bliska ten materiał. Piękny ma krój ta sukieneczka. Słuchajcie, naprawdę ma piękny krój. Taki podobny do tej pomarańczowej, co mam w sklepie nadal. Takie coś. I będę Wam to mierzyć zaraz. Zobaczycie. Z jakimiś. Ja to zmierzę dla Was z takimi kontrastowymi dodatkami, bo ten kolor jest dość bury, co nie jest jakąś wadą, bo niektórzy lubią takie stonowane, ale ja nie przepadam i źle wyglądam w takim szaro-burym kolorze, bardzo blado, więc tutaj do takich bardziej kontrastowych dodatków Wam to pokażę. Także tadam! Bardzo, bardzo ładna sukieneczka, moim zdaniem. Śliczny krój, naprawdę. Także gdyby nie to, że mam bardzo, bardzo podobne sukienki już teraz, to pewnie bym ją zostawiła też, bo no bo naprawdę krój jest boski. Piszcie koniecznie, co uważacie. Ja uważam, że ten krój tej sukienki jest po prostu śliczny. Kolejna sukienka jest z lnu znowu. O nie, przepraszam, jeszcze mam dwie sukienki. tak, tą odłożę. Ta jest bardzo fajna, Made in Italy, znowu to jest ta włoska produkcja. Taka bardzo luźna, wakacyjna sukienka z super wiązaniami tu na rękawkach, ma rękawki właśnie. Jest taka luźniutka, niebieski kolor, piękny kolor lnu i też jest w naprawdę idealnym stanie, zobaczcie. Naprawdę śliczna sukienka z takim kopertowym dekoltem. Obawiam się, że za mnie będzie za dużo, ale dajcie znać, co myślicie. Wydaje mi się, że to może być M-ka albo i L-ka. Bo tu nie ma rozmiaru. Na pewno jest to len w każdym razie. Piękny kolor. Przymierzyłam oczywiście dla Was tą sukieneczkę, żebyście mieli pogląd, jak to wygląda. Można sobie coś w pasie dać, jakiś też paseczek czy coś, żeby nie było nudno. Ale to jest właśnie taka minimalistyczna, lniana sukienka. Uwielbiam len. Uwielbiam. Mam nadzieję, że Wy też. W każdym razie, wow, super. No i ostatnia sukienka na dziś. To jest też coś cudownego. Bardzo fajna, ciekawa. Betty Jackson w ogóle, zobaczcie, marka. Betty Jackson Black, taka marka. Sukieneczka z jedwabiu. Zaraz zobaczymy, czy to jest 100% jedwab, bo nie dam głowy. Czy 100%, czy duży procent jedwabiu. Rozmiar 12, 100% jedwab.
Bardzo ciekawe kolory, takie wiosenne, pozytywne. Wow, jest super, jest 12, czyli to jest L-ka. M-ka, L-ka. Ja bym powiedziała, że to jest taka między M-ką a L-ką, chyba że lubicie bardzo luźne, tak jak zawsze mówię. Ja na przykład też bym mogła nosić taką sukienkę. To nie jest do końca moja kolorystyka, ona by fajnie na ciepłej urodzie chyba bardziej wyglądała. Bardzo, bardzo ładna sukieneczka według mnie. Taka mini. Może być na drobną figurę, bo to naprawdę by fajnie wyglądało na drobnej figurze. W każdym razie naprawdę super prześliczna sukienka. Tadam! Jedwab 100%. Kochani, lecimy teraz do... Teraz lecimy do bluzek i swetrów. Będę pokazywać po kolei. Tutaj mam... Najpierw będą bluzki jedwabne. Potem przejdziemy dalej. Prześliczna bluzka marki Acne. Zobaczcie, jaka fajna. Nie wiem, czemu ktoś oddaje takie ciuchy. No piękna bluzka. Ona jest trochę duża na mnie. Niby 36, ale te marki takie... Te marki skandynawskie i te marki właśnie tego typu północy, powiedzmy, i zachodu są większe, oprócz Francji, która jest odwrotnie. 36, to jest bardziej 38, ale może to być bluzka oversize'owa. Patrzcie, jest tak super. Ma takie, powiedzmy, że trochę psychodeliczne, popartowski wzór i z tyłu jaśniejszy. I one pod pachą przychodzi też w taki jaśniejszy, więc to nie jest żadna wada tutaj, pokażę Wam. Tylko to jest po prostu ten wzór, który nam tu przechodzi od tyłu do przodu, na pewno, bo to widać, że o ten materiał po prostu wchodzi tutaj w ten sposób. No w każdym razie, śliczna bluzka 100% jedwab. Zobaczcie, jak tam wygląda w tej bluzce, bo też się pokazuje. No i kolejna jedwabna bluzka. I ta jest malutka, 34, ale też oversize'owa, więc też może być na 36. To jest Vera Stockholm, znowu skandynawska, więc znowu może być na większą. Myślę, że nawet i na M-kę by była. Ale oczywiście, że będę Wam w holach tam potem podawać wymiary. Bardzo piękna bluzka, zobaczcie, jaka cudowna kolorystyka. Taka czarno-biała z nutką zieleni, takiej khaki. Po prostu liście lipy bodajże. Tak mi się wydaje, że to są liście lipy, tak wyglądają. Spadające, czy zwisające z gałęzi. Piękny, piękna rzecz. Także, tadam, kolejne tadam. No i jedwabiu nie koniec. Bo moi drodzy, mam też cudowną bluzkę od Hungry Dry Stockholm, znowu skandynawskiej. Widzicie, ile ja znajduję na wyprzedażach skandynawskich ciuchów. I to jest taki topik letni na bawełnianej podszewce. Zobaczcie, tutaj jest bawełna w środku, więc fajnie, bo pod biustem. Jak ktoś nie nosi biustonosza, to myślę, że to nie będzie prześwitywać, bo są dwie warstwy. Tak to wygląda. Bardzo, bardzo urocza rzecz. Może być na przykład do krótkich spodenek fajne. Ja to przymierzę do krótkich spodenek. Ale mam nadzieję, że to coś zasłoni, bo wiecie, biustonosz tutaj nie wchodzi w grę absolutnie, chyba że na kostium kąpielowy. Piękna, piękna rzecz. Oczywiście jedwab i bawełniana podszewka. Ma z tyłu bardzo fajne to. Takie marszczone, coś jak właśnie scrunchie. Taki marszczony tył. No piękne, cudowna rzecz, naprawdę. Kolejny jedwab. I chyba ostatni dzisiaj. Tak, raczej tak. Śliczna, projektancka z jedwabiu bluzka chińska, ale zobaczcie, rozmiar M i nie wiem, czy będę w stanie ją zmierzyć, bo nie przemyślałam tego, że ona ma tutaj taki dekolt, który wymaga spodu, albo na przykład na taką tunikę bardzo luźną jako wierzch, albo trzeba mieć taki mikrotopik. No i nie mam takiego topiku, bo wszystkie są schowane na lato. No ale słuchajcie, przepiękna, 100% jedwab, oczywiście. Patrzcie, jak to wygląda. No to jest po prostu arcydzieło. Jeszcze te piękne obszycia, które się wiąże z tyłu. Piękna kolorystyka. To jest taki granatowo-stalowo-szary kolor. Może bardziej szary nawet. Wydaje mi się. No i te taśmy tutaj. Patrzcie. I to jest w ogóle obszywane ręcznie takim ściegiem. Z takimi krzyżykami. No, naprawdę cudowna rzecz, jejku. Takie rzeczy naprawdę kosztują bardzo, bardzo dużo w sklepach, bo to są rzeczy takie unikatowe, takich marek, które naprawdę u nas w ogóle nawet takich sklepów nie ma w Polsce. Dobra, lecimy do... A, jeszcze jedna chyba jedwabna, chociaż powiem Wam, że nie jestem pewna jak co do tej bluzki, bo nie pamiętam. Już sprawdzam. Nie, to nie jest jedwabna bluzka. To jest bawełna...
Nie ma składu, ale nie szkodzi, bo to czuć w dotyku. Bawełna, ewentualnie wiskoza. Może to być wiskoza, bo przy takich materiałach nietypowych, niegładkich jak ta, może mogę się pomylić. Bardzo fajny krój bluzki, zobaczcie. 38, też to jest M-ka, bo to ona jest taka ściągaczowa. No mega ta bluzka jest, nie wiem, czy sobie jej nie zostawić nawet. Koniecznie mi poradźcie, bo ona też jest naprawdę fajna. Zobaczcie, jakie ma tutaj fajne te marszczenia, guziczki z masy perłowej i jest przeurocza, po prostu przeurocza. Ja bardzo lubię tego typu bluzeczki. Jest piękna. I ten kolor taki właśnie pudrowy, cudowna. Koszula teraz. Koszula, której nie będę mierzyć, bo być może będzie niedługo w stylówkach, które planuję, więc nie chcę psuć niespodzianki, ale też bardzo fajna koszula od Tary Jarmon Paris. 38 rozmiar. I ona jest taka 38, czyli pewnie nasz 36, bo paryskie, francuskie rozmiary są znowu mniejsze. Bardzo fajna, prosta, szara, taliowana bluzka i oczywiście co guziczki są z masy perłowej. Piękna, piękna bluzka i to jest na pewno skład 100%, tak, 100% bawełna. Śliczny kolor tej bluzki, naprawdę. No, idziemy dalej. Moi drodzy, teraz będzie ciekawy sweter, naprawdę ciekawy sweter. Patrzcie na to. To jest właściwie taki sweter narzutka, ale z super materiału i to jest, już Wam powiem jaka marka, Joanna Kurbela, no, tak się nazywa, projektantka. I to jest materiał 100% bambaki koton. Bambaki to jest pewnie koton, po prostu tylko jest kilka tych nazw, a nie, że tam rodzaj bawełny to jest. Po prostu 100% bawełna. Przepiękny, kocham ten kolor. To jest niebieski, mój ulubiony absolutnie, z taką jeszcze, już nutką turkusu, ale jeszcze nie jest to turkus. Piękny odcień, przepiękny odcień i można to albo tak sobie właśnie spuścić, raczej nie, bo to długie bardzo, albo po prostu zawiązać wokół pasa, albo coś z tym zrobić, wiązać kokardę. Ciekawa rzecz, naprawdę ciekawa, bardzo mięciutka, ma mięciutka dzianina, mega to jest. Bardzo mi się to spodobało. Kolejny sweter. Teraz będą swetry. I to jest też bardzo, bardzo, bardzo fajny sweter. Soaked in Luxury, supermarka. MK. I zobaczcie, jaki uroczy sweterek, taki jasno-granatowy. Jest ściągaczowy, więc będzie fajnie się prezentował. Ma modne teraz bardzo koroneczki tutaj. Naprawdę fajny. Tutaj ma koronkę wzdłuż, wszyta jest od spodu ta koronka, więc ona tylko trochę wystaje, tak jakby była bluzeczka. Tutaj ma taki ściągacz, to jest, myślę, że to nie jest koniecznie do wiązania, ale taki ozdobny ściągacz i dół jest trochę inny, inny ściągacz ma trochę. No i naprawdę no, piękny kolor, może uda mi się przymierzyć Wam to. Tutaj też ma bardzo fajne wykończenie rękawki, no piękna bluzka, znaczy przepraszam, sweterek, kardiganik. W super stanie, jeszcze ma odmetki, taki jest, taką zawieszkę nieurwaną tutaj. Więc też piękny kolor, bardzo fajna rzecz i 82% wiskoza, 18% spandeksu. Więc wiskozowe, w zasadzie wiskozowy sweterek. Można w skrócie powiedzieć. Wow, jeszcze jeden sweter, który też jest piękny i to jest też M-ka. Nie wiem co z tymi M-kami, ciągle M-ki znajduję teraz. Nie na siebie, dla mnie trochę za duże, a jednak mało elek. Przydałoby się więcej, większych rozmiarów. Patrzcie, jaki cudowny sweter i by Indiska. Serenity by Indiska. Indiska to jest jedna z moich ulubionych marek. 58% bawełny i 13% wełny jest w składzie. Piękny kolor i zobaczcie na te śliczne hafty tutaj z przodu. Przepiękne hafty ma. Naprawdę takie wypukłe. Czarne hafty na beżu. Może być i do beżowego, i do czarnego, i no, bardzo uniwersalna rzecz. Śliczny sweter też, naprawdę. No i teraz jest narzutka, którą myślę, żeby sobie zostawić, mimo koloru, który niekoniecznie jest dla mnie, ale ta narzutka mi się bardzo, bardzo podoba. Zobaczymy, niebieska albo ta, bo wszystkiego sobie nie mogę zostawiać. Rabalder nazywa się marka i to jest 60% len, 40% wiskoza. Patrzcie, jaki fajny, takie jakby bolerko. Teraz są modne te krótkie rzeczy właśnie. Na przykład do szerokich spodni, mega super. Zobaczcie, jaka fajna fakturka jest tego materiału. Na sukienkę uwielbiam coś takiego. Bardzo fajne rękawki wykończone i tutaj ma taki jeszcze detal.
Piękny taki letni kardiganik na wieczór. Jak już się zrobi minimalnie chłodniej, na przykład na wakacjach, to ja kocham właśnie takie rzeczy. Żakietów nigdy nie wożę na wakacje, bo to jest w ogóle niepraktyczne. Wakacje i żakiet to mi się w ogóle nie kojarzy. Chodzi mi o takie wakacje, gdzie odpoczywam, a nie tylko zwiedzam, czy tam się pokazuję gdzieś. Kochani, idziemy teraz do kolejnej kategorii. Spódnica. Piękna spódnica. Gdyby nie to, że odchodzę od ciemnego, to na pewno by ze mną została. XSK Villa. Zobaczcie. Cudowna spódnica. Bawełna, haftowana złotą nicią. Tu ma takie marszczenie. Mam nadzieję, że będę w stanie się Wam odpowiednio w tym zaprezentować, bo to warto. Bardzo, bardzo fajna spódnica i to jest dobry na mnie rozmiar. Niby tu jest XS-ka, ale te XS-ki Villa, czyli te skandynawskie, to jak już mówiłam, to są bardziej S-ki. To nie jest absolutnie XS-ka, tylko nasza S-ka. Śliczna, brązowa spódnica w takiej kolorze ciepłej czekolady. Jeszcze tu ma koronkę, zobaczcie. Ba-bam! No, zbliżamy się pomału do końca. Spódnica teraz, która mi się też bardzo podoba, od Noa Noa, i znowu to jest ten sam rozmiar, 34, czyli nasze 36, i tą spódnicę zastanawiam się, czy sobie zestawić i skrócić. Ja nie będę nosić na pewno takiej długości, ale sama spódnica jest po prostu piękna i kolor jest piękny, przecudowny kolor, naprawdę. Piękny kolor, piękny sztruk bawełniany, zobaczcie. No to jest naprawdę mega, 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 mega spódniczka. I może być i na wiosnę, i na lato, nawet w zimie można ją włożyć. Koniecznie dajcie znać, jak się Wam podoba w tym i czy zostawiać, czy nie zostawiać. Bo dla mnie to jest wow, cudowna spódniczka. Myślę, żeby sobie ją zostawić. No i teraz bardzo fajna rzecz również, fajnej marki. Taka marka A z takim kółkiem. To jest pewnie jakaś litera skandynawska. Rozmiar 38, więc znowu będzie troszkę za luźne na mnie w pasie. Ale świetne spodnie, one są bodajże z wiskozy, już Wam powiem. 100% wiskoza, wzór taki abstrakcyjno-wężowy trochę, więc teraz bardzo w trendach tych właśnie wężowych. Świetny kolor, to jest, mam nadzieję, że widać. Biały, czarny i taki brąz przenikający się. Naprawdę fajna kolorystyka, będzie na przykład do tych trendów czarno-białych, Boże, co ja mówię, do tych trendów brązowo-czarnych. Jakbyśmy mieli na przykład czarną torebkę i brązowy żakiet lub odwrotnie i do tego jakieś fajne stylowe mokasynki czy buciki właśnie w jednym z tych kolorów. Super, do białej podkoszulki, do czarnej, do brązowej, do wszystkiego pasują te spodnie. Piękne spodenki, naprawdę. Jestem nimi zachwycona, w idealnym stanie. No i teraz też perełka Diesel, spodnie Diesla. Oczywiście na mnie będą na pewno nie takie, bo one tutaj, jak już widzę, że będą mieć za duży pas, pewnie w biodrach będą mnie cisły, bo ja to mam taką figurę nie do jeansów. I będą na pewno za długie nogawki, ale bardzo dobra jakość, zobaczcie. Naprawdę jak nówki praktycznie są te spodnie, oryginalne Diesle. To jest 28 rozmiar, długość 32, więc długie, tak, długie. No. No i słuchajcie, doszliśmy do końca. Myślałam, że nie dojdziemy do końca, ale doszliśmy do końca. Te zakupy naprawdę są duże i będą niedługo w sklepie, więc Was bardzo serdecznie zapraszam i oczywiście zapraszam Was już na kolejny filmik. W środę będzie live, w czwartek będzie regularny filmik znowu haul, tylko tym razem z nowego towaru. No i potem pewnie jakieś stylówy już będą, bo się do nich przygotowuję, ale to będzie niespodzianka. Kochani, pozdrawiam Was bardzo serdecznie. I jeżeli macie jakieś pytania, czy prośby, czy cokolwiek, chcecie się dowiedzieć, coś zapytać o jakąś rzecz, to piszcie na maila modaekokreatywna@gmail.com, który jest w opisie i postaram się go też dodać w komentarzu, moi drodzy. Pozdrawiam Was, cześć! Live long and prosper.